Jestem w Siemianowicach Śląskich na ulicy Samorządowców. Ulica Samorządowców wraz z ulicą Przedsiębiorców, która jest nieco już za mną, tworzy taką, można powiedzieć, pewnego rodzaju obwodnicę Siemianowic Śląskich, obwodnicę, która zapewnia w miarę szybkie połączenie chociażby pomiędzy Bańgowem, a tutaj właśnie Michałkowicami, dzięki czemu troszkę odciąża drogę krajową numer 94 wraz ze skrzyżowaniem choćby z ulicą Tarnogórską. I ta właśnie obwodnica, którą dojeżdżam teraz do ulicy Oświęcimskiej, a więc to droga łącząca Michałkowice z Bytkowem i dalej Katowicami, tutaj ta obwodnica uzyskała pewną kontynuację, jadąc na wprost przez to umiejscowione tutaj na tym skrzyżowaniu rondo. I teraz właśnie wjeżdżam w ten odcinek, to jest bodaj ulica już w tym miejscu Trauguta, i przejadę się dokąd tutaj po tej stronie tą drogą się dojedzie. Bo jak już mówiłem, w drugą stronę tą, nazwijmy to, obwodnicą dojeżdża się do ulicy Zwycięstwa. Zresztą kiedyś już na kanale to pokazywałem, przejeżdżałem ten odcinek. Od tej strony, powiem szczerze, nie znam aż tak idealnie topografii Siemianowic, aczkolwiek nieco ją znam. I wydaje się, że tutaj najrozsądniejszym byłoby doprowadzenie tej drogi gdzieś w okolice tak zwanego placu sportowego, czyli ulicy Budryka, w tamte strony, granica z Chorzowskimi Maciejkowicami. Jak widać, w pewnym momencie tutaj jest rondo dalej, w zasadzie na wprost nic się nie dzieje. Z ronda zjeżdżam tak naprawdę w drogę ładne, nowo powstające osiedle domów jednorodzinnych przede mną. Odcinek drogi z ograniczeniem do 30 km na godzinę, więc to miejsce to już na bank nie będzie ów nasza obwodnica.